Czujnik ciśnienia oleju to 1,4 TSI. To jest akurat Tiguan 13 rok 90 kW. Pokażę Wam, gdzie on jest. O, tutaj nie wiem, czy Wam pokażę o numer. Jakbyście sobie chcieli kupić. O. To jest taki. Widzę, że ten jest fabryczny 13 rok. I gdzie jest taki czujnik? Tutaj mi się na chwilę zapaliła ta kontrolka ciśnienia oleju, później zgasła. Także mam nadzieję, że po prostu to jest czujniczek. Czas pokaże. Byłoby nie coś innego. Ale wiadomo, można zacząć od najprostszej i najtańszej chyba rzeczy. Gdzie jest taki czujnik? Czujnik taki mamy tutaj w silniku z tej strony. Pokażę Wam, jak wygląda tutaj wtyczka, którą najpierw trzeba odpiąć. Wtyczka jest taka jednopinowa i tutaj mamy, o, że jak naciskamy, widać, to ta zapadka tutaj się odchyla. I taki czujniczek jest na klucz 24. 24 kluczyk, taki dłuższy. Sam czujnik jest. Teraz do góry nogami trochę pokażę. O, w tym miejscu. Czyli on jest mniej więcej tutaj na tej wysokości, tu pod tymi przewodami. O, tam widać taki zielony, tutaj jest ten czujniczek. Teraz założę tutaj tą wtyczkę. Nic nie widać. Ja się odłożę na chwilę telefon, bo nie dam rady jedną ręką. No idzie. Skoczyło. Także o, ten tutaj to jest tutaj czujniczek. Ten jest od temperatury chyba tej wody, płynu chłodniczego, a tutaj jest czujnik ciśnienia oleju. Także prosta wymiana klucz 24 i można spróbować, czy to będzie to. Drugą rzeczą, jaką tu jeszcze sprawdzę, bo tu wymieniałem teraz filtr oleju. Podobno tam był jakiś też problem z uszczelkami. Tak kojarzę, że to dobrze zrobiłem, bo tam nawet w instrukcji filterku oleju było napisane, żeby tam zwrócić uwagę, żeby nie została chyba uszczelka tam na dole. No ale ja zacząłem tutaj od czujnika ciśnienia. Ten czujnik jest z prawej strony silnika, tu mniej więcej na połowie tutaj wysokości pod tymi przewodami, na jeden przewodzik klucz 24 długi i można to spokojnie wykręcić. Jeśli pomogłem, dajcie lajka, dzięki, cześć.